Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy po raz kolejny o tym, jak Jezus ratuje życie kobiety oskarżonej o cudzołóstwo. Piąta niedziela, czyli zasłaniamy krzyże i zaczynamy bardziej koncentrować się w tym poście na kontemplacji męki Jezusa Chrystusa. No właśnie, i patrząc na tą mękę, patrząc na to, że Jezus kieruje się miłością, też powinniśmy przyjrzeć się naszym motywacjom. Ludzie, którzy przyprowadzają oskarżoną o cudzołóstwo kobietę do Jezusa, im wydaje się, czy deklarują, że kierują się prawem. Chcą pokazać światu prawdę o Jezusie, taką negatywną. Chcą pokazać swoją praworządność, a tak naprawdę kierują się nienawiścią, zawiścią, są zgorzkniali. To oni potrzebują tak naprawdę ratunku. I tak samo my. Za nami już kawał czasu tego postnego, większość postu za nami. Możemy popatrzeć na to, jak przeżywaliśmy ten okres, jak poszły nam nasze postanowienia. Zrobić takie małe podsumowanie, co wyszło, co nie wyszło, za dobre Bogu podziękować. Ale tą końcówkę, ten finisz przed metą, przed świętami wielkanocnymi, warto byłoby skoncentrować właśnie na kontemplacji Jezusa, Jego postawy. Czyli Jezus ze względu na miłość przyjmuje olbrzymie cierpienie. To cierpienie jest Jego wyrazem miłości do mnie. Czyli to, co powinienem robić teraz pod koniec postu, powinno wynikać nie z czego innego, jak tylko z wdzięczności, a nie z przymusu. Czy jest ta wdzięczność w moim sercu? Jeżeli jej nie odkrywam, widzę, że mi jej brakuje, to nie chodzi o to, żeby teraz siebie oskarżyć za to, tylko jak wzbudzić wdzięczność? No, nie da się jej zrobić przymusem. Trzeba przyjrzeć się temu, co dostaję. I na to właśnie powinien być przeznaczony ten czas, który został nam do świąt. Z Panem Bogiem. Powodzenia.